Witajcie mordeczki, z tej strony Draconicus i chciałbym Wam zaprezentować taki krótki filmik, w którym postaram się wyjaśnić, jak wygląda sytuacja w tej chwili z nagrywaniem na tym kanale, przepraszam, i jak to będzie wyglądało w przyszłości. No, w chwili obecnej pracuję i mieszkam za granicą, więc z powodu tego, że pracuję, filmów tak długo nie było. Jednym z powodów było to, że nie mieliśmy internetu. Znaczy mieliśmy, ale bardzo słaby internet. Nie dawało się nic na nim zrobić. Aczkolwiek to już rozwiązaliśmy, ponieważ kupiliśmy Starlinka. Więc internet już mamy ok. Kolejna rzecz, no to praca. Skoro pracujemy, to nie mam tyle czasu, żeby nagrywać. Więc mu się pojawia dużo mniej. I nie pojawiały się do tej pory w ogóle. Kolejną sprawą jest to, że nie mieszkamy sami, więc też musimy się dostosować tak jakby do ludzi, którzy z nami mieszkają. Ale postaramy się to teraz trochę zmienić, w związku z tym, że mamy lepszy internet. Co prawda live'ów nie będzie. Przynajmniej regularnych live'ów. Może tam się jakiś czasem trafi, zobaczymy. Postaram się. Na ten moment na pewno nie będzie kontynuacji serii z Arka, ponieważ no, warunki na to nie pozwalają. Jak widzicie, też nie mam tła dzisiaj, ani nic, taki kadr dziwny z tyłu, no ale niestety. Kolejną sprawą, mam taki pomysł, żeby przedstawić, bo wiadomo, to, że pracuję, to nie znaczy, że przestałem całkowicie grać, bo oczywiście gram sobie, ale nie nagrywam tego. No i w związku z tym chciałem to trochę zmienić i przedstawić Wam propozycję takich sześciu gier, które ostatnimi czasy lub dawniej grałem i w które można by było robić jakieś serie. Robię to w formie takich 20-minutowych odcinków z każdej tej gry, które Wam zaraz powiem jakie. I Waszym zadaniem będzie w komentarzach pod tym lub filmem lub pod tymi filmami z tymi konkretnymi grami zagłosować, co bym mógł zagrać. I po prostu będę starał się to, przepraszam, jakoś nagrywać. Aczkolwiek mówię, jedyny sposób nagrywania tutaj to jest wtedy, kiedy lokatorów nie ma, bo są w pracy. Mamy na szczęście różne zmiany, więc takie sytuacje się zdarzają, tak jakby choćby dzisiaj, że oni w tej chwili są jeszcze na drugiej zmianie. Na pierwszej, przepraszam, na pierwszej zmianie. My mamy wolne, więc mogę to nagrać. I będę starał się to nagrywać w każdej możliwej momencie, kiedy będzie taka opcja. Gdzieś te gry. Ale nie przedłużając, chciałem Wam przedstawić trzy gry. Trzy gry w formie survivali oczywiście, kosmicznych, które dawniej grałem, obecnie gram w jedną z nich. Trzecia jest taką niespodzianką, ponieważ będę chciał dopiero w nią zagrać. Mianowicie pierwsze trzy gry, które chciałem Wam przedstawić, to Space Engineers, gra kosmiczna, w której duży nacisk, to nie jest taki typowy sandbox, no wiadomo, trzeba dbać o powietrze, wodę, jedzenie, takie rzeczy, ale ta gra jest mocno nastawiona na fizykę. Mianowicie zaczyna się na planecie. No i trzeba, żeby z tej planety odlecieć, zdobyć lepszych zasobów i tak dalej, trzeba zbudować statek. Statek się buduje od podstaw, od klocuszków tak jakby. I z silników, układów w środku, żyroskopów, no wszystko co w statku powinno być. Ale żeby tym statkiem wystartować, to nie jest takie proste. Ponieważ jest atmosfera, jest przyciąganie planetarne. No i trzeba to odpowiednio wszystko poukładać, żeby tym statkiem w ogóle polecieć gdziekolwiek. I to jest bardzo ważne, żeby to dobrze zrobić, ponieważ po prostu może braknąć ciągu i nie wyrwiemy się z atmosfery. Tak, myślę, że ci, co są w temacie, wiedzą, co to za gra jest. Kolejną grą, którą chciałem zaprezentować, jest No Man's Sky. Gra, to są oczywiście stare gry, wszystko, żeby nie było, to nie są nowe gry. No Man's Sky jest to gra też w kosmosie,
że tam już jest mniejszy nacisk na budowę statków. Bazy się też buduje. Ale gra jest bardziej sfabularyzowana. Jest tam jakaś linia fabularna. Są inne rasy. Więc trochę przygody też tam jest. Ta gra jest bardziej nastawiona na ekonomię. Owszem, ma się tam statki, ale tych statków się nie buduje od podstaw. Te statki się po prostu usprawnia. Można je odkrywać, znajdować wraki, naprawiać je i tak dalej. A jeśli chodzi o ekonomię, no to tam bardzo duży nacisk jest właśnie na to, żeby mieć kasę. No bo tam wszystko kosztuje kasę i tą kasę trzeba mieć, żeby się rozwijać. Buduje kopalnie, jakieś odkrycia. Od Space'ów różni się też tym, że w Space'ach są cztery planety. Cztery. Ziemia podobna, Marso podobna, obcych, no i Księżyc. No a w No Man's Sky'u jest tych planet setki, tysiące. I każda jest inna. Tam też duży nacisk jest na to, żeby odkrywać nowe stworzenia, nowe rośliny i tak dalej. Empyrion gra bardzo podobna do Space'ów, z tego co widziałem na YouTubie. Aczkolwiek jest z niej więcej zagrożeń. I ja w nią jeszcze nie grałem, więc może razem wspólnie ją odkryjemy. Nic więcej w stanie nie jestem za bardzo powiedzieć o niej. Ale też się buduje statki, pojazdy, bazy i tak dalej. Tyle wiem o niej. Kolejne trzy gry, które chciałem zaprezentować, a właściwie pokażę na razie dwie. No to jest Valheim. Gra o wikingach, survival o wikingach, sandboxowy, który polega na tym, że umieramy jako wiking i trafiamy do Valheim, czyli krainy pośredniej między Nilfgaardem a Valhallą. No i mamy tam do pokonania bossy, które bogowie nam zlecili misję, żeby pokonać bossy i dopiero wtedy trafić do Valhalli. To jest gra kooperacyjna, można grać solo, można grać w koopie, lepiej w koopie oczywiście. I gra polega, no wiadomo, buduje się bazy, rozwija się z technologię, w tamtą technologię, z tamtych czasów oczywiście. Można też używać jakichś mocy magicznych, z tego co pamiętam. No chwilę w to grałem, gra bardzo popularna, więc wszyscy, którzy śledzą tematy tego typu gier, wiedzą o co chodzi. Subnautica, survival pod wodą. Bardzo fajny, bardzo rozbudowany. Długa linia fabularna. Tejże jest duży nacisk na fabułę. Po prostu trafiamy, rozbijamy się, nasz statek się rozbija, lądujemy w kapsule. No i musimy przeżyć pod wodą. Tam są zagrożenia pod tą wodą. Też zbieramy surowce, rozbudowujemy bazę, budujemy łodzie podwodne różnego rodzaju. No i odkrywamy fabułę. Też znana gra. Myślę, że wszyscy, którzy są w temacie, wiedzą o co chodzi. No a trzecią grą, którą chciałem wam zaprezentować, jest to gra zupełnie innego gatunku. A mianowicie chodzi o Phasmophobia. Phasmophobia. Gra o duchach. O łowcach duchów. Gra nie do końca taka, jak się spodziewałem, ponieważ w grze o łowcach duchów spodziewałem się troszkę innych mechanik. Aczkolwiek gra jest całkiem ciekawa. Grać najlepiej tylko w koopie, bo pojedynczo bardzo ciężko, bardzo łatwo się wywalić w tej grze. Gra polega na tym, że jesteśmy agencją, organizacją, która zajmuje się zwalczaniem duchów, nawiedzeń. No i dostajemy kontrakty, musimy jechać na miejsce, no i za pomocą sprzętu, który służy do wykrywania duchów, czyli różnego rodzaju kamery termowizyjne, sól, krucyfiksy, jakieś podczerwień, detektory ruchu, termometry, czujniki ruchu i tak dalej, no wszystkie te rzeczy. Musimy odkryć, jaki duch jest w danej lokacji. I to jest wszystko fajne. To, co mi się nie podoba, to to, że duch możecie zabić. To jest niespotykane. Duchy nie zabijają ludzi, mogą co najwyżej ich poturbować, jeśli jest to poltergeist, ale nie są w stanie cię zabić. No a tutaj jednak, zależnie od poziomu trudności, ale duch zaczyna na ciebie polować. I jeśli cię złapie, no to zabije. I po prostu na tym to polega. No i te trzy gry chciałem wam przedstawić.
kolejne trzy gry. I jak ja mówiłem, te sześć gier w sumie pojawi się w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni w takich formie 20-minutowych odcinków. Jeśli chodzi o Phasmophobię, to może uda mi się namówić kuzyn żony, żeby też ze mną zagrał, no bo w kopie jednak będzie lepiej to można pokazać, o co chodzi. Patrz i zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Od was zależy, co będę, z czego można będzie zrobić jakąś serię. No najbardziej, tak w mojej kwestii, najbardziej bym chciał, żebyście wybrali No Man's Sky, no bo jednak ta gra mnie wciągnęła najbardziej ostatnio i bardzo mi się podoba. I w tej formie tych 20-minutowych odcinków wam pokażę to, co mam na save'ach, co wcześniej w tych grach osiągnąłem. Nie, już tak w dość zaawansowanym stopniu wam pokażę, co te gry oferują. Ale wiadomo, że jakbyśmy zaczynali serię, no to zaczniemy ją od zera. Więc na nowym save'ie całkowicie, specjalnie pod odcinki. No i będziemy sobie to pogrywać. Jeśli chodzi o częstotliwość, no mówię, wszystko zależy od sytuacji na miejscu, jak to będzie wyglądało. Będę musiał się zgrać z współlokatorami, kiedy oni są w robocie, wtedy ja będę mógł, ale ja będę miał wolno, wtedy będę mógł nagrać, czy jak będę po pracy. Może uda się jakieś live'y zrobić, aczkolwiek tego nie obiecuję. No, w chwili obecnej na pewno pojawi się te 6 odcinków w ciągu 2-3 tygodni, 20-minutowych. W których przedstawię wam po prostu dane gry. No i później pojawi się drugi taki, kolejny taki odcinek tego typu, w tej formie co teraz. No i w nim będzie takie podsumowanie i ankieta, w której będziecie mogli zagłosować, co ewentualnie można by ograć. Wiadomo, wszystko zależy, jak to często się będzie pojawiać, będzie zależało od tego, jak będę miał czas, jak będę miał zmiany i od możliwości czasowych i też fizycznych, no bo jednak skoro pracujemy, no to też nie zawsze ma się chęć, siły, bo praca jest dość wymagająca, jednak nasza, rozumiecie. I by rozwiać wszelkie wątpliwości jeszcze na koniec, kanał nie umarł, kanał będzie dalej trwał, co prawda nie tak regularnie do czasu, kiedy wrócimy do Polski na urlop, ale coś tam będę chciał w nim ruszyć, żeby nie było, że nic nie nagrywam. No a co się pojawi na najbliższym czasie na kanale, to będzie zależało od was. No jeśli nic nie wybierzecie, no to ja sam wybiorę. Man's Sky. Ale daję wam ten wybór, więc nie przedłużając, na tym zakończmy ten film. I w najbliższym czasie pojawi się pierwsza z tych gier. Jeszcze nie wiem, w jakiej kolejności one się będą pojawiać, ale na pewno się to się pojawi, więc serdecznie zapraszam. Wiadomo, też zapraszam na Discorda, w którym na bieżąco będę starał się mówić, co się dzieje i tak dalej. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam również do moich social mediów, na Face'a, ewentualnie może na Instagrama, który jest moim prywatnym Instagramem i tam pokazuję po prostu swoje życie, co się dzieje i dalej. Też ostatnio ktoś umarł, ten Instagram po prostu z braku czasu, no ale postaram się też coś tam rzucać, może jakieś zajawki z gier też będą. No i nie przedłużając, zapraszam do subskrypcji, jeśli jesteś nowy, jeśli chciałbyś poznać content na tym kanale, jeśli nie jesteś nowy, a już bywasz, no to zapraszam do lajkowania filmiku, żeby podbić jego zasięgi. No i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, hej!